Maciej Rosiński, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Kolokwium Z. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą Aleksandra Fabiszak, reprezentująca PiS-ki PWSZ. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Oraz dr Andrzej Kraczkowski, dyrektor Instytutu Politechnicznego PiS-kiej PWSZ. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zakończył się 10. Festiwal Nauki połączony z festiwalem podróżniczym To Tu, To Tam. Sporo gości. Tak, rzeczywiście to był wyjątkowy festiwal. Ze względu na ten jubileusz chcieliśmy bardziej zaakcentować kwestie podróżnicze, ale oczywiście nie umknęły też kwestie naukowe. Jednakże te kwestie podróżnicze były na pierwszym planie i cieszymy się niezwykle dlatego, że mieliśmy okazję gościć prawdziwe sławy. Rozpoczęliśmy właśnie spotkaniem z Arkadym Pawłem Fiedlerem, który kontynuuje te podróżnicze pasje swoich znanych przodków, a później były spotkania i z Piotrem Chorzelą i dotyczące właśnie pobytu półtora roku w Lodowej Krainie z Marcinem Bałkiem, który również był współorganizatorem festiwalu i realizował projekt pod patronatem National Geographic Traktoriadę i szereg innych gości po właśnie spotkaniu z Tomkiem Michniewiczem oraz z kapitanem Baranowskim, który zakończył oficjalnie nasz Festiwal Nauki. Te spotkania pokazywały, no, że w Pile i nie tylko w okolicy jest potrzeba na spotkania z takimi osobami. Pilanie i osoby z okolicy są ciekawi świata. Tak, jak najbardziej. I to rzeczywiście było widać po publiczności, która była znaczna. Do południa gościliśmy setki młodzieży ze szkół i gimnazjalnych, i szkół podstawowych. Właściwie nasze audytorium maksimum było praktycznie pełne za każdym razem. A po południu już spotkanie o nieco innej tematyce dla osób starszych. Tutaj rzeczywiście utworzyła się już taka stała publika, która miała bardzo wiele pytań do naszych podróżników. I rzeczywiście pokazaliśmy, że Pilanie również realizują ciekawe projekty, o których czasami słyszy się mniej. Festiwal naukowy, Festiwal Nauki to nie tylko część podróżnicza, ale także naukowa. I tutaj pana dyrektora chciałbym zapytać, bo Instytut Politechniczny także przygotowywał ciekawe atrakcje dla studentów i nie tylko. To znaczy od lat przygotowujemy takie prezentacje dla młodzieży. Zazwyczaj oczekujemy tą młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i jak gdyby nieco byliśmy na początku zbulwersowani tym, że przychodzą uczniowie gimnazjum. Bo okazało się, że to się po latach zaczyna opłacać, bo oni już dzisiaj kończą szkoły średnie i są naszymi studentami. Tutaj pytanie. Dlaczego zdecydowali się Państwo właśnie na podróże w tym roku, na nie postawić? Każdego roku ten element podróżniczy przewijał nam się w festiwalach nauki. Zapraszaliśmy różnych gości, którzy właśnie ten szacunek do innych kultur ukazywali. Mieliśmy i festiwale dotyczące polifonii kultury. Przybliżaliśmy te różne zakątki świata, a w tym roku właśnie nawiązaliśmy kontakt z klubem Globetrotterów To Tu, To Tam. I rzeczywiście ten festiwal, który odbywał się w innych miastach, postanowiliśmy przenieść właśnie do Piły. I okazało się, że trafiliśmy na podatny grunt. Rzeczywiście zyskaliśmy możliwość spotkania z fantastycznymi podróżnikami, a przy okazji właśnie pokazaliśmy tą i tolerancję, i szacunek, i tą różnorodność, i wspólny mianownik wielu kultur. Festiwal właśnie kultur i podróży To Tu, To Tam to nie tylko spotkanie, także konkursy. Tutaj zainteresowanie na konkursy było spore, kiedy słyszałem, że na przykład na konkurs fotograficzny to te prace przychodziły z całego świata. Tak, mieliśmy prace i z Australii, i z różnych innych zakątków świata. Rzeczywiście, jeżeli miało tutaj trudne zadanie, dlatego że te prace były tak wyjątkowe i tak różnorodne, że po prostu trudno było wybrać tą najlepszą. Okazało się rzeczywiście, że wygrało zdjęcie z Turcji. Rzeczywiście niesamowite ujęcie. Pracę zresztą można oglądać na naszej stronie internetowej, naszym profilu na Facebooku, ale rzeczywiście ten odzew był znaczny i bardzo nas to cieszy, że nie tylko Pilanie i mieszkańcy tej okolic północnej Wielkopolski przesyłali swoje zgłoszenia, ale były prace z różnych stron kraju i świata. Pilanie mogą się cieszyć, bo też piliski aktem, bo było wyróżnienie tutaj dla Pilanina. Tak, dokładnie. To była świetna praca, bodajże karkonosze w takiej atmosferze zimowej, wyjątkowe kadry. Tak więc gorąco zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Czy zatem za rok na Festiwalu Nauki także pojawią się akcenty podróżnicze? Z pewnością będzie akcent podróżniczy zachowany. Nie wiemy, czy aż w tak dużym stopniu, ponieważ organizowaliśmy ten festiwal z okazji jubileuszu, taki bardziej pełny i taki bardziej przygotowany pod kątem właśnie takim podróżniczym. Natomiast na pewno ten element podróżniczy pojawi się tak jak każdego roku.
Festiwal spotkania z podróżnikami tutaj spotkać się w różnych miejscach, bo było Auditorium Maximum, ale były także mniejsze sale, no i można było się tu zastanawiać, czy Pilanie dotrą, ale okazało się, że dotarli, no i dość licznie byli na tych spotkaniach. No, rekordem to było chyba spotkanie z kapitanem Baranowskim. Tak, dokładnie. Tutaj rzeczywiście padł rekord i rzeczywiście pojawiały się osoby, miłośnicy nie tylko żeglugi tutaj właśnie z regionu, ale również i z północy Wielkopolski, z południa, kluby żeglarskie docierały do nas licznie, dlatego że kapitan Baranowski to jest najbardziej znana sława polskiej żeglugi, to jest chodząca legenda, więc trudno się dziwić rzeczywiście, że tak wiele osób dotarło, co nas cieszy. Faktycznie pewne spotkania były w mniejszym nieco gronie, bardziej kameralne, ale to wcale nie umniejszało uroku, nie odbierało absolutnie. Więcej pytań było z kolei podczas takich spotkań, kiedy można było rzeczywiście twarzą w twarz spotkać się z podróżnikiem i w mniejszym gronie dopytywać o szczegóły związane z podróżami. Kolejny temat, o który chciałbym Państwa zapytać, to sukces tutaj studiów politechnicznych. Tutaj Pana Dyrektora chciałbym prosić, no bo otrzymali Państwo certyfikat. Otrzymaliśmy certyfikat i znak jakości studia z przyszłością dla kierunku elektrotechnika. I co daje ten certyfikat? Co oznacza ten certyfikat? Powiem inaczej. Kto ten certyfikat przyznaje? Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Co jest oceniane? A więc po pierwsze nowoczesność i innowacyjność programu kształcenia. To jest oczywiste. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, i to w dzisiejszej filozofii jest mniej oczywiste. Powiem tak, że dobry program jest w stanie napisać każdy, ale ocenia się również realizację tego programu. Powiem w skrócie, nowoczesność, jakość, skuteczność. I ja przyniosłem tutaj, dlatego to mamy, jak gdyby, co w tym obszarze oceniano. I pozwolę sobie, żeby tutaj nie nudzić, prawda, Państwa, jak gdyby parę drobiazgów na ten powiedzieć. I teraz, co to była nowoczesność? Cytuję. Studia na kierunku elektrotechnika wprowadzają nowy wymiar kształcenia praktycznego na poziomie studiów wyższych od lat z sukcesem realizowany przez uczelnie zagraniczne. Drugi cytat tej samej kategorii. Program ten realizowany jest na kierunku elektrotechnika PWZ w Pile w skali dotąd niespotykanej w polskich uczelniach. To mówilibyśmy już jakość. I znowu cytat z tej oceny. Realizowana przez Instytut Polityka Jakości na kierunku elektrotechnika cechuje efektywność, kreatywność, spójność wewnętrzna, konsekwencja, systematyczność i metodyczność. I proszę Państwa, kwestia jak gdyby skuteczności. I tutaj studia dualne, o których Pan wspomniał, są opisane w taki sposób. Studia dualne są doskonałą odpowiedzią dotyczącą praktycznego modelu kształcenia i zapotrzebowania na rynku pracy. Reasumując tą ocenę, można jeszcze tu zacytować tego typu wypowiedź. Kierunek wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowatorską formą kształcenia opartą na wartościowych, merytorycznie przemyślanych autorskich rozwiązań, tak w zakresie dydaktyki, jak i organizacji nauczania. I to jest jak gdyby odpowiedź na pytanie, kto przyznaje i za co przyznaje. A co się wiąże z tym certyfikatem? Certyfikat jest jak gdyby takim elementem reklamowym. Jest oczywiście, jeżeli byśmy potem powiedzieli, kto dostał i tak dalej, to może jeżeli w następnym etapie byśmy spróbowali to sobie opowiedzieć. Natomiast takie są kryteria oceny. Jeżeli chcieliby się Państwo wiedzieć na przykład, co trzeba zrobić, żeby otrzymać taki certyfikat, co jest rzeczą oczywistą. No więc to jest najgorszy fragment roboty, bo trzeba tak złożyć aplikację, w której należy dokładnie opisać program kształcenia. I to jest, jak gdyby wymaga, dosyć tu pani Ola nam pomagała w jakimś sensie, prawda, to wymaga takiej żmudnej pracy. Jeżeli byśmy, powiedzmy, to jest, przygotowaliśmy. Było nam łatwiej, umieściła akredytację, która mniej więcej to przygotowuje, te dokumenty. I proszę Państwa, teraz ta aplikacja idzie do oceny. Oceniają ją eksperci z fundacji, ze szkolnictwa wyższego i z tak zwanego otoczenia biznesowego, czyli biznesu. I to są ludzie, którzy są powołani przez fundację. I teraz, proszę Państwa, kto otrzymał certyfikat, to jest odpowiedź na Pańskie pytanie, co to daje. Otóż certyfikaty są przyznawane w dwóch kategoriach, jak gdyby.
Pierwsza kategoria to są uczelnie techniczne, kierunki techniczne i ścisłe. Ta sama kategoria to są tak zwane przyrodnicze i medyczne oraz rolnicze i leśne. To jest kategoria nasza. Ponadto jest kategoria studia społeczne i humanistyczne. I proszę Państwa, w tej kategorii pierwszej, w której my występowaliśmy, ogólnie mam tak, uczelni jest około w Polsce 420. Tak, kierunków studiów jest około 7 tysięcy. I w tej kategorii, o której mówimy, w którym jest, otrzymało certyfikat 26 uczelni na 40 kierunków. I teraz generalnie biorąc, były to uniwersytety, były to renomowane politechniki i na przykład, żeby już daleko nie sięgać, takim najbliższym to są na przykład Politechnika Poznańska. I Politechnika Poznańska otrzymała certyfikat na 3 kierunkach. I tutaj niestety muszę panu przerwać, ale niestety kończy nam się czas. I krótko, żeby podsumować, jest to duży sukces i jest to także sukces państwa studiów dualnych. A dzisiaj dziękuję państwu bardzo za rozmowę. A dzisiaj moimi państwa gośćmi byli Aleksandra Fabiszak z Pilskiego PWSZ-u oraz dyrektor Instytutu Politechnicznego Pilskiego PWSZ-u dr Andrzej Kraczkowski. Dziękuję państwu raz jeszcze. Maciej Rosiński, dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.